Dzień dobry, witajcie w kolejnym programie Q&A, który udowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań, a natomiast udowadnia, że gówno wiem. Dlaczego Ajax jest cienki i od kilkunastu lat traktowany jako trampolina dla młodych zawodników? Bo pieniądze? Bo piłka od połowy lat 90. bardzo się zmieniła? I większe rynki, w których jest więcej kibiców i gdzie jest więcej pieniędzy, powiększyły swoją przewagę nad tymi mniejszymi klubami? No i dlatego, no, po prostu, żeby osiągnąć najwyższe cele, trzeba odejść do jakiejś tam Hiszpanii czy innej Anglii. Poza tym jeszcze było coś takiego jak prawo Bosmana i to też nie pomogło. No także, proza życia. Nic więcej nie mam do dodania w tym temacie, poproszę następne pytanie. Kto miał lepszy sezon, Neymar czy Suarez? No, moim zdaniem Neymar. Neymar, ponieważ mam takie wrażenie, że jeżeli Barcelonie zabrać Suareza, to lepiej byłaby sobie w stanie poradzić z jego brakiem, wstawiając Messiego chociażby na środek ataku i tam, nie wiem, jakiegoś Pedrito wstawiając na skrzydło, a bez Neymara byłaby trochę bida. Tak mi się wydaje. Po tej lewej stronie, to jest raz. Ale z drugiej strony mam też takie wrażenie, że Suarez miał dużo lepszy pierwszy sezon niż Neymar, swój pierwszy sezon w barwach Blaugrana. Czy Wolfsburg wyjdzie choćby z grupy Ligi Mistrzów? Droga Kasiu, pozdrawiam Ciebie serdecznie z tego miejsca. No powiem Ci szczerze, że bardzo bym się zdziwił, gdyby Wolfsburg nie wyszedł z grupy Ligi Mistrzów. Już pomijam nawet ten wspaniały wczorajszy mecz, w którym rozdupczyli ten nieszczęsny Bayern. Ale nie wiem, z tego co kojarzę, to klub się nie osłabił jakoś specjalnie przed tym sezonem. Jest De Bruyne, jest kilku innych bardzo dobrych piłkarzy, jest przede wszystkim Bentner. Kurde, bardzo bym się zdziwił, gdyby Wolfsburg nie wyszedł z grupy. Bardzo serdecznie życzę mu wyjścia z grupy, ponieważ jest to mój ulubiony niemiecki klub. No i byle tylko nie kosztem Ajaxu. Czy Real i Ajax mają szansę na tytuły mistrzowskie w swoich krajach? No myślę, że matematycznie mają jeszcze szansę, mimo że już tak strasznie dużo sezonu minęło. Z Realem ciężko powiedzieć, bo z tym Benitezem nieszczęsnym, a do Beniteza jeszcze dojdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o Ajax, to bardzo pozytywnie patrzę w ten nadchodzący sezon. Może pierwszy mecz z Rapidem zagrali chujowo strasznie i dali sobie frajersko wydrzeć zwycięstwo na wyjeździe, ale zespół został mądrze wzmocniony. PSV, które było i będzie najmocniejszym rywalem, zmieniło połowę składu i mam nadzieję, że nie wyjdzie im to na dobre. Także nie widzę powodu, dla którego Ajax nie miałby tego tytułu zdobyć, albo przynajmniej walczyć o niego do końca. Co sądzisz o możliwym odejściu Silesena do United? Jaki jest twój ulubiony piłkarz? To drugie pytanie przemilczę, jako niezasadne powiedzmy i nie na miejscu. A odnośnie Silesena, szczerze mówiąc nie sądzę, żeby odszedł. Nie po tym, co powiedział Benitez i po tym, jak jest zadowolony z tych bramkarzy, których ma. A jak wiadomo, jeżeli De Gea zostanie w United, to nie sądzę, żeby Jasper miał jakikolwiek powód, żeby się do Manchesteru przenosić. Natomiast jeżeli faktycznie by odszedł, to bardzo bym płakał, byłbym niepocieszony i tak dalej, bo to jest na ten moment jedyny naprawdę światowej klasy piłkarz w Amsterdamie. Chelsea dobrze robi nikogo nie kupując w tym sezonie? Wierzysz, że obronią mistrza? Wierzę, że nie obronią. Znaczy, nie widzę, szczerze mówiąc, jakiegoś poważnego rywala dla Londyńczyków, ale z drugiej strony ja wyznaję taką zasadę, że odwrotnie trochę jak w takim prawdziwym życiu, że stagnacja nie jest za dobra w piłce nożnej i uważam, że nawet najlepszy zespół trzeba raz na sezon, jakąś przynajmniej jedną zasadniczą zmianę wprowadzić w swojej ekipie, żeby chociażby po to, żeby nie dać rywalowi się przyzwyczaić do tego, w jaki sposób się gra. To jest raz, a dwa, że trzymam też kciuki za legendarne trzecie sezony Mourinho, w których nadstawia zat i przyjmuje wszystkich potencjalnie chętnych gości. Czy Denis Czeryszew jest na tyle solidnym piłkarzem, aby pomóc Realowi w nowym sezonie? Tak, zdecydowanie jest. Natomiast obawiam się, że na koniec okna transferowego niestety Rosjanin odejdzie. Gdyby to ode mnie zależało, to bym go zostawił, bo to byłby taki piłkarz, który dawałby spokój w razie
jakichś tam niedobrych rzeczy, które by się działy na skrzydłach Realu, bo to świetny piłkarz, miał bardzo dobry sezon w Villarreal. I szczerze mówiąc, dużo chętniej widziałbym Hesse, który odchodzi na jakieś wypożyczenie, i właśnie Denisa, który zostaje. No ale to nie jest najważniejsze w tym klubie. Logika. Czy Milik jest w stanie powalczyć o koronę króla strzelców w Eredivisie? Arkadiusz Milik jest piłkarzem, którego jak najbardziej stać na zdobycie tytułu króla strzelców Ligi Holenderskiej. Jest skuteczny, dobry technicznie, szybki, dobrze gra w powietrzu i tak dalej. Natomiast jego problem polega na tym, że gra w Ajaxie Franka de Boera. Nie wierzę w to, żeby Arek był w stanie nastukać odpowiednią ilość bramek, żeby zdobyć taką koronę. Za czasów, od momentu, w którym Frank de Boer rządzi w Ajaxie, żaden piłkarz nawet się nie zbliżył do tego, żeby być blisko. Nie zbliżył się do bycia blisko, bycia najlepszym strzelcem w Holandii. I to wynika z tego, w jaki sposób Ajax za de Boera gra. I nawet bym się nie zdziwił, gdyby Klasen, który gra na dziesiątce w Amsterdamie, miał na koniec roku więcej bramek od Arka. I to wcale nie dlatego, że Milik będzie grał słabo. Znaczy, mam nadzieję, że się mylę. Chętnie bym zobaczył, jak Milik strzela tych, nie wiem, 30 plus bramek, ale wątpię. Vidal w Bayernie. To jest bardzo smutna rzecz. Vidal jest takim piłkarzem, który uważam, że doskonale by się nadawał do każdego jednego klubu, niezależnie od tego, jaką piłkę gra, bo jest bardzo pracowity, dobry technicznie, ma pierdolnięcie z dystansu, karny też fajnie strzela, co Bayernowi się przyda. No i smuci mnie to, że piłkarz o takiej jakości idzie do takiego klubu, no. Co tu dużo mówić. Benitez w Realu plus wzmocnienia Atletico równa się regularny oklep królewskich przez Materazze? To jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Hejty na Millera są żałosne. Tak naprawdę, gdyby nie był Niemcem, to każdy by mówił, że to geniusz. Znaczy, tutaj, drogi kolego, mijasz się w ogóle z istotą tego, na czym polega, przynajmniej w moim przypadku, niechęć do Thomasa Millera, którego bardzo nie lubię. Otóż ja nie odmawiam mu klasy, bo jest naprawdę świetnym piłkarzem. Daleko mu do bycia geniuszem, ale no to jest, powiedzmy, tak solidny, jak się tylko da rzemieślnik. I to mnie tylko bardziej jeszcze wkurwia w nim, tak? To, że jest właśnie dobry. Ogólnie rzecz biorąc, niezależnie od tego, czy jest Hiszpanem, Portugalczykiem, Niemcem, czy tam, kurwa, Cyganem, to irytuje mnie jego mimika, irytuje mnie to, jakie ma poczucie humoru, przynajmniej to, które prezentuje przed kamerami. No i zresztą wystarczy po prostu spojrzeć na jego mordę i to powinno starczyć za cały komentarz. Zresztą też pojawiają się gdzieś tam jakieś zarzuty, że to przez to, że jest Niemcem. No nie, to nie tak. Ja nie mam... sobie winny, że jest Niemcem. Znaczy to, że on jest sam sobie winien, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest to, że to nie jest kwestia narodowości, bo nie wiem, nie mam żadnego problemu z, nie wiem, z Tonim Krosem, nie mam żadnego problemu z Marco Reusem, nawet ze Schweinsteigerem czy jakimiś tam innymi zawodnikami reprezentującymi Czarnego Orła. Także wypraszam sobie, kurde, takie te, że ja nie jestem taki ograniczony aż, żeby tylko na podstawie narodowości rodzić w sobie tak negatywne emocje względem piłkarza. Jest po prostu strasznym skurwolem i dlatego oddaję mu to skurwolskie. Dziękuję.